Trzecią kwartę rozpoczynamy, kochani, także gramy dzisiaj na obiektach, kochani, Niskie Łąki we Wrocławiu. Słuchajcie, piękny obiekt, jestem tutaj pod wielkim wrażeniem, oczywiście jeszcze dużo pracy, kochani, pewnie przed nimi. Widzę, tutaj mocno powstaje infrastruktura, natomiast, kochani, z pełnym szacunkiem wygląda to już świetnie. Gratulujemy władzom Wrocławia wspaniałej inicjatywy, idei, kochani, że znajdują środki na to, aby rozwijać sport, rozwijać piłkę nożną, kochani, we Wrocławiu, a potem dorosły Wrocław na pewno to odpłaci. Zobaczcie, wczoraj piękny mecz zagrali przeciwko Krakowi, pokazali charakter do końca, wygrywając 2-1, co dało im cenne 3 punkty, kochani, natomiast dla naszego Zagłębia dało jeszcze jedną ciekawą sytuację, kochani. No, będziemy grać 4 mecze, uwaga, ale fajna próba strzału tak z zewnętrznej części. Natomiast, no właśnie, trener mówi o wewnętrznej, kochani, chłopak uderzył z zewnętrznej. W każdym bądź razie, co chciałem rzec, kochani, 10 kwietnia, bo taki dzisiaj mamy dzień. Słuchajcie, no cały czas mrzy taka mrzaweczka, cały czas kamera moja pokryta jest, kochani, drobinkami wody. Na szczęście nie jest to deszcz i chcielibyśmy, żeby jeszcze przez 40 minut nie padał. To zrobimy Wam pełny zapis tego wydarzenia. Na początku mieliśmy nie nagrywać, kochani, wszystkiego, natomiast fajnie to wygląda, świetnie chłopcy grają. Postanowiłem, kochani, zapisać Wam większą część tego sparingu. My gramy dzisiaj, kochani, systemem 2x dwie szóstki i bramkarz, i tak hokejowo wymienia i trener z Wrocławia, kochani, ze Śląska, i tak wymienia trener Jarek. Dla osób, które, kochani, dopiero włączyły relację, 3-2 prowadzi Śląsk Wrocław, kochani, w tym sparingu. Zresztą chyba cały sparing prowadzą. Od początku oni strzelili bramkę, my gonimy wynik. Wśród tych dwóch strzelonych bramek jeden raz strzelił, kochani, Gutek. Była to bramka na 2-1. Natomiast, tak jak mówiliśmy prędzej, powtórzę jeszcze raz, że sparingi kontrolne, kochani, ja przynajmniej przy mojej świadomości, przy mojej wiedzy, jesteśmy jakby z presji wyniku absolutnie odciążeni. To naprawdę nie jest istotne, czy dzisiaj będzie 10-2, czy 8-7, czy dla jednych, czy dla drugich. Jest to sprawa, kochani, mniej istotna. Trener może zobaczyć, w jakim miejscu ma chłopców, kochani, co się może spodziewać od kogo, kto mu robi progres, kto się cofa, kto idzie do przodu. Natomiast w moim odczuciu progres robią absolutnie wszyscy. Natomiast, no, my nie byliśmy w treningu z Zagłębiem przez blisko 3 miesiące. Słuchajcie, 2 miesiące to była kontuzja, nie ruszaliśmy się w ogóle. Natomiast potem w trzecim miesiącu rozpoczęliśmy, kochani, powrót do aktywności, ale pod okiem trenera Mateusza. Także do Lubina przyjechaliśmy, kochani, trenować od... Patrzcie, Filip. Jest próba strzału Filipa, kochani, za którą chwalimy, dlatego że za próby trzeba chwalić. Pamiętajcie, kochani, gra się trenuje, sparuje, ma prawo nie wychodzić, ale próby trzeba podejmować. Natomiast dokończę myśl, kochani, po naszej dwumiesięcznej, po nieobecności, po kontuzji, po miesięcznym rozruchu wracamy do trenowania, do Zagłębia, kochani. Patrzcie, poszedł, pięknie poszedł, Regi. Ach, znowu bramkarz tam fruwa, robi robotę, kochani. No, fajną robotę dzisiaj robi tam chłopak na bramce. Nie mieliśmy za wiele tych sytuacji strzeleckich, ale parę razy, no, wyjął, uratował. Zdaje się, kochani, że Olimpik Wrocław nadciąga, który serdecznie pozdrawiamy. Być może tak będą oni rozgrywać swój mecz. Tak mi się wydaje, że to są stroje Olimpik Wrocław. Zresztą przybliżę zoomem, słuchajcie, tutaj na kurtce jest napis. Tak mi się wydaje, że to będzie szkółka pana Wołczka i Sztylki. W każdym bądź razie dzisiaj już tam swój mecz na lewej stronie U13 rozgrywała Polonia Wrocław z Silesian. Zdaje się, że 2-0 było do momentu, dopóki śledziłem tam ten mecz. Natomiast dla Polonii. Natomiast w tym momencie, kochani, na naszych boiskach 3-2. Na razie jeszcze nic się nie zmienia. Zdaje się, że jedną bramkę, kochani, uwaga, jedną bramkę strzeliła jedna szóstka, drugą chyba druga szóstka.
Uwaga. Och, to będzie gol. Nie, proszę bardzo. Chyba będzie, słuchajcie. Uwaga. Będzie chyba wymiana teraz ekipy. Natomiast 3-2 wynik sportowy, który na dobrą sprawę jest sprawą kompletnie drugorzędną. Tym bardziej, że kochani, jedni i drudzy mają, myślę, chyba troszeczkę inną filozofię w tym sparingu. Przynajmniej tak to wygląda, kochani. Dużo więcej, kochani, zobaczcie, my gramy mocno indywidualnie, widzicie? Nawet w tej akcji było to widać. Natomiast Śląsk jednak sporo pracuje piłką. No i myślę, że ma to przełożenie w wyniku, dlatego że... Uwaga! Dzisiejsza murawa, no tak sobie, kochani, do tych pojedynków technicznych i szybkościowych, dlatego że ta piłka jest jeszcze szybsza. Aj, kochani, jest próba i za to chwalimy, natomiast do sieci nie wpada. Cały czas mamy 3-2. Cały czas mamy 3-2. Zobaczcie, dwie wspaniałe drużyny, godne siebie, kochani. Nikt nikomu nie odjeżdża, nie ma żadnej przewagi, jeżeli chodzi o ilość bramek w jedną czy w drugą stronę. Oczywiście dzisiaj nasz Oskar też ma pełne ręce roboty, dlatego że chyba jednak częściej do sytuacji bramkowych dochodzą chłopcy w zielonych strojach, czyli z Wrocławia, z Śląska. Natomiast mimo tej aury takiej, kochani, świetnie się to ogląda. Cieszymy się, że mamy przyjemność robić dla Was zapis i oglądać to wydarzenie, kochani, na żywo. Jest Mati w odbiorze i jeszcze i popraw, Mati. Aj, słuchajcie, troszkę chyba jeszcze. Ajajaj, świetna była próba, no brawo, Mateusz. Była próba, było poprawienie. No, drogi do sieci to nie znalazło, ale w poprzednim sparingu mówiłem, teraz powtórzę, kochani, najważniejsze próbować. Próbować, jeszcze raz próbować, nie wszystko ma wchodzić, ale trzeba próbować, trzeba podejmować decyzję. Była taka sytuacja w części drugiej, kochani, Gutek przebojem przeszedł, kochani, kawał boiska i jakoś tak wydawało mi się, że była już możliwość do strzału, natomiast z tej akcji strzału nie było. Troszkę tak brakło mi w tej akcji właśnie tej decyzji na strzał, natomiast nie wiem, co Gutek chciał tam zrobić, nie mieliśmy okazji jeszcze porozmawiać, natomiast na pewno porozmawiamy na spokoju. Pamiętajcie, kochani, że my nigdy nie krytykujemy, my nigdy nie pouczamy, my nie jesteśmy trenerem, ja jestem, kochani, jego tatem, przyjacielem. Lubię z nim grać, lubię z nim bawić się piłką w różnych formach, kochani, natomiast jeżeli chodzi o naukę gry w piłkę nożną, kochani, oddałem to profesjonalistom, od tego są trenerzy. My mamy tą frajdę, że Gutek pracuje naprawdę z bardzo fajnymi trenerami, wszystkie osoby są mocno zaangażowane. Pewnie każda ma troszeczkę inny pomysł, kochani, na piłkę, natomiast każdy bez dwóch zdań chce jego dobra i jakby no, moja rola w tym momencie się kończy. Oddajemy to profesjonalistom. Natomiast jaka jest nasza rola, kochani? Ano, rolą rodzica jest przede wszystkim wspierać, dlatego że jeżeli, pamiętajcie, wasza pociecha będzie dostawać krytykę od trenera, będzie dostawać krytykę, kochani, od kolegów, będzie dostawać krytykę od was, mam na myśli rodziców, rodzeństwo, osoby najbliższe, kochani, to w tym momencie w głowie takiego zawodnika zaczyna się nagle rodzić dziwny pomysł, że może, ale była brama, brawo, świetnie, kochani, piękną akcję uchwyciliśmy, świetna brama na 3-3, kochani. Zdaje się, że kto to? Regan chyba, tak? Tak. Słuchajcie, piękna przez czapę piła za plecy kołnierz bramkarzowi. No brawo, chłopcy. Mamy 3-3, kochani. Wracamy sportowo do wyniku. Znaczy, wracamy sportowo do gry, dlatego że gramy cały czas, kochani. Natomiast dla wszystkich pasjonatów grania wynikowego, kochani, no
jest to istotna wiadomość. Dla nas jest taka istotna, że bramka była przepięknej urody. Naprawdę wpadł śliczny gol. Natomiast kontynuując moją myśl, kochani, chciałbym przypomnieć, że jeżeli zawodnik z każdej strony dostaje komunikaty, że coś jest nie tak, to może się stać dziwna rzecz, kochani. Może się skończyć radość grania w piłkę, może się skończyć, kochani. Efekt może być kompletnie odwrotny od zamierzonego, czyli krytyka wcale nie pobudza do przodu. Jeżeli jest za częsta, jeżeli jest źle zapodawana, kochani, to ma zupełnie odwrotny skutek. Z mojej skromnej wiedzy, kochani, może nie musicie się ze mną zgadzać, możecie próbować takich praktyk, tylko wydaje mi się, że szkoda, bo jak ktoś chce przejść pole minowe, to najlepiej iść po śladach tego, kto już szedł, wtedy na pewno przejdziecie, natomiast można próbować zawsze po swojemu, natomiast no, jak to się zakończy, może różnie. Słuchajcie, przygotowana druga szóstka do wejścia, także połowa trzeciej kwarty za nami, mamy wynik 3-3. Oj, słuchajcie, mamy chyba... Ale ładnie kombinował, ale szukał kolega kolegi. No muszę wam powiedzieć, że imponuje mi to, jak się chłopaki w Śląsku szukają. No, to wygląda dosyć fajnie. W każdym razie, no tu mógł chłopak już kończyć sam, natomiast no... Poczekał, poszukał, popatrzył za kolegą. No troszkę nie udało się z tego zrobić w sytuacji bramkowej, ale ładny pomysł był. Natomiast stan sportowy, chyba 3-3 jest, chłopaki, nie? 3-3 jest, tak. Także sportowo, kochani, chłopaki mają 3-3. Czyli powiem szczerze, naprawdę fajny bardzo wynik. Natomiast... Tak jak podkreślałem prędzej, kochani, jesteśmy we Wrocławiu na niskich łąkach. 3-3 sparujemy ze Śląskiem Wrocław, natomiast myślę, że tak naprawdę, kochani, nie wynik jest tutaj ważny, Gutek przy piłce, próba technicznego grania, kochani, no dzisiaj może być z tym problem, dlatego że cały czas siąpi deszczyk, ja na kamerze mam cały czas, kochani, wodę, cały czas mamy rosę, natomiast Dominik zmienił stronę, widzę, czyli trener teraz próbuje Dominika na tamtej flance. Gutek 22 gdzieś tam w okolicach środka pracuje. Słuchajcie, no w tym sparingu ma swoją bramkę Guciu i to bramkę strzeloną z prawej nogi. Natomiast no, jakby do pełni szczęścia jeszcze brakło, była jedna fajna sytuacja, Gutek poszedł przebojem do przodu, kochani, jakby akcja nie zakończona strzałem, natomiast no, gra Guciu na takiej pozycji, gdzie trzeba próbować, gdzie akcje muszą kończyć się, kochani, strzałem. Chłopczyk tam się pośliznął, kochani, ale nie dziwcie się, bo dzisiaj mamy naprawdę warunki do grania właśnie takie, jak gra Śląsk. Śląsk gra dużo piłą, dużo ta piłka chodzi po obwodzie, to jest szybka piłka, kochani, dlatego że dzisiaj pojedynki techniczne, no tak sobie mogą wychodzić chłopcom z racji mokrej i śliskiej nawierzchni. Jest próba. Patrzcie, jak fajnie spod pressingu wychodzą, bez paniki, super. Mamy out. Natomiast zobaczcie, rozciągają grę, ta piła dużo chodzi. Uwaga. Jest Gutek, pięknie wyprzedził, super. Ale Gutek jako, uwaga, jest piła prostopadła, ale chyba za głęboko. Za głęboka ta piła, kochani, w każdym bądź razie dla tych, którzy nie oglądali poprzednich części, przypominam, Gutek po 3-miesięcznej przerwie w graniu w piłkę w barwach Zagłębia, kochani, wrócił w zeszłym tygodniu do trenowania. Graliśmy sparing z Parasolem, zresztą bardzo dobry sparing z Parasolem. Dzisiaj gramy sparing ze Śląskiem Wrocław, kochani, także... Gdzieś tam ktoś z was pisał w komentarzach, że cały czas przypominamy o tym, o tej kontuzji. Kochani, przypominamy tylko dlatego, że ciągle przybywają
do nas, kochani, nowi, wspaniali widzowie, których serdecznie witamy, i oni jakby nie mają obowiązku wiedzieć, co tam się u nas prędzej działo. Natomiast dla nas był to tyle ważny moment w naszym życiu, że przerwa 3-miesięczna od piłki, kochani, dla nas była czymś strasznym. Tak naprawdę ona była 2-miesięczna, dlatego że rozpoczęliśmy pracować indywidualnie z trenerem Mateuszem. Fajnie kapi ścina i świetnie. Idą ładną akcją, proszę bardzo. Piła i to będzie gol. Daj, daj, daj. Ale szkoda, że nie dał. No nic, taka była próba. Taka była próba, taka była decyzja. Trzeba ją uszanować, kochani. Decyzję u chłopców się szanuje, kochani, jaką by nie podjęli. Najgorszą rzeczą, jaką można zrobić, to decyzji nie podjąć w ogóle. Natomiast tak naprawdę, kochani, nasza akademia promuje bardzo indywidualną formę gry i jakby na budowanie zespołu drużyny przyjdzie jeszcze czas. Zobaczcie, Dominik w indywidualnym rajdzie. Jest też i Piła. Aj, nie poszedł. Gutek chciał zgrać z pierwszej. Aj, i. Uwaga! Ale fajna akcja, kochani, ale bez szału, ale fajnie, fajnie było widać tutaj takie myślenie troszkę też, uwaga. Jest Gutek przy odbiorze, próba technicznej zabawy kończy się ucieczką w róg, natomiast dzisiaj no niestety wszystkie te techniczne próby tak wyglądają, kochani, dlatego że nawierzchnia jest śliska, nawierzchnia jest szybka i tak jak obserwuję, kochani, to sporo z tego tytułu chłopcy mają strat. Natomiast no, kiedy się uczyć, kiedy te straty mieć, no właśnie to jest najbardziej chyba najfajniejszy tak zwany złoty wiek. Myślę, że 10-12 lat, kochani, to jest czas, w którym chłopcy robią największy progres chyba w całej swojej karierze piłkarskiej. Także to właśnie teraz trzeba próbować, trzeba kiwać, dryblować, strzelać z każdej pozycji. Dlatego, że no, potem rozpocznie się już taka regularna wojna, regularna, kochani, piła, gdzie trzeba będzie już no, trzymać pozycję mocno. Już się trzyma pozycję, natomiast no, potem, kochani, no, to wszystko funkcjonuje jeszcze inaczej. W każdym bądź razie sportowo, jeżeli chodzi o wynik dzisiejszych zawodów, przypominam, to 3-3. Wśród tych trzech bramek raz Gutek z prawej nogi. Kto strzelał pozostałe dwie? Ciężko mi powiedzieć, kochani, dlatego że... A nie, Regi ładno strzelił na 3-3 z główki, natomiast drugiej bramki nie widziałem, bo to było z rzutu rożnego. Jakoś tak, nie wiem, czy ktoś to musnął, czy... chyba z rzutu rożnego, może z autu, no ciężko mi powiedzieć. W każdym bądź razie mamy wbitą piłkę w pole karne. Gutek, kochani, na próbie w ślizgu. Słuchajcie, to jest broń, z której Gutek często korzysta. Ciekawe, czy w dorosłym życiu nie będziemy mieć z tego jakichś karteczek, dlatego że no, ślizgiem trzeba umieć operować, kochani. Gutek często jakby stara się, jest piła przepchana do Kapiego, super. Patrzcie, cała lewa wolna. Ole! No, ta piła tak chyba nie zrozumieli się z Gutkiem w tej sytuacji, natomiast no, pomysł był fajny. Myślę, że mamy jeszcze około 3 minut tego spotkania. Ciekawe, czy uda się którejś z ekip, kochani, strzelić bramkę. Gutek jest. Jeszcze przepchał i... Nie! Ajajaj, ale ładnie Gutek tu mógł przyasyścić. Pięknie to wyglądało. No, piłę ładną puścił na przedpole. Natomiast troszkę brakło, kochani, szczęścia przy tamtym zagraniu. Piła prosto w bramkarza. W takim razie mamy dalej 3-3. Ale fajna akcja. Brawo. Bardzo ładną piłę, Guciu, dałeś. Super. I daj, daj i leć. Świetnie. Brawo, Kacper. I teraz daj na przedpole, daj. Ajajaj. Kochani, no z tym dawaniem u nas to jest różnie. To są moje przyzwyczajenia, nawyki. No ja bym dał, ja bym chciał, żeby dał. Natomiast no tak naprawdę oni się czego innego uczą. Także... myślę, że jakby wypowiadanie opinii czy krytykowanie za tego typu zagrania, myślę, są niestosowne czy są nie na miejscu, dlatego że no, chłopcy mają przede wszystkim, kochani, się indywidualnie rozwijać, natomiast no, mi mocno tam zabrakło takiej właśnie po raz drugi czy trzeci takiej piły od Kacpra na przedpole, dlatego że świetnie sobie dochodzi tam do 16 metra, świetnie bokiem ścina.
ta piła prosto na bramkarza. Natomiast no, w dorosłej piłce kazałbym sobie myśleć, że tam trzeba przegrać do lepiej ustawionego kolegi. Natomiast no, w tej dziecięcej działa to troszeczkę inaczej. Jest Gutek na pressingu. Brawo! Mamy drugą bramkę Gutka. Świetnie zaatakował Gutek pressingiem. Świetnie, gratulujemy Guciu. Druga jego bramka w tym sparingu. Świetnie, o to chodzi, kochani. Napastnika się rozlicza z bramek, a nie z ich ładności, bo ładna bramka to nie była. Bramkarz, kochani, chciał troszkę nonszalancko ją wprowadzić. Natomiast no, napastnicy, wyciągajcie z tego wniosek, że trzeba na każdą piłkę iść. Trzeba być czujnym, trzeba lecieć za strzałem kolegi, kochani. Ale pięknie teraz Śląsk, patrzcie. Piękna, to będzie gol. Nie, znowu Oskar. Ale kochani, Oski robi tutaj też robotę w tym sparingu. Pięknie, brawo, brawo. Świetnie, kochani, pięknie. Brawo. Ale mnie się chłopaki teraz podobają. Super. Brawo chłopcy, kochani, mamy 4-3, 20 minut minęło, piękny naprawdę pojedynek, Gucio zaatakował, kochani, bramkarza, brawo Guciu, brawo za czujność, Gutek, Gucio, dobra, nie dokuczamy mu, kochani, idzie teraz do trenera, natomiast brawo za czujność, Gutku, naprawdę, tak na to, kochani, patrzcie, tak do tego podchodźcie, trzeba być zawsze czujnym tam na przodzie. Słuchajcie, czy napastnik to Gucia pozycja? Ciężko mi powiedzieć, tak naprawdę jeszcze do dzisiaj nie wiadomo, kto z tych chłopców na jakiej pozycji będzie grał. Oczywiście Oskar pracuje w bramce, Gutek pracuje w przodzie, Mati pracuje z tyłu, ale tak naprawdę nikt nie wie jeszcze, kto gdzie będzie pracował. Natomiast ja od siebie chciałbym tylko powiedzieć, kochani, że Gutek dobrze się czuje z przodu, w środku, na boku, ale jednak w tej górnej części boiska. Zagra z tyłu, kiedy trener daje mu ofensywne zadania, będzie grał też w obronie, natomiast jakby jego gdzieś tam do przodu ciągnie, ale niekoniecznie jako napastnik, który stoi i czeka tam na piłkę z przodu. Często jednak on chyba lubi gdzieś tam powalczyć, tą piłkę sobie wybrać, odebrać, wypracować, uderzyć. W każdym razie 4-3, kochani, wyprowadzamy na razie sparing do przodu, to dla statystów, natomiast chłopcy wychodzą na czwartą kwartę, także za momencik do Was wracam.